Żeby skutecznie porozumiewać się z ludźmi, trzeba mieć w sobie jedną bardzo ważną cechę. Być przede wszystkim otwartym na dialog. Dialog to taka forma komunikowania się, która może być najskuteczniejsza i najefektywniejsza. Jak zatem wykorzystać dialog w swojej życiowej i zawodowej codzienności, aby osiągać sukces? Zobaczcie, jakie są trzy zasady dobrego i skutecznego dialogu. Zwykło się mawiać, że dobry dialog to podstawa. Podstawa czego? Podstawa komunikowania się z innymi ludźmi. Większość naszych interakcji komunikacyjnych to nie wystąpienia przed szeroką, wielką publicznością, ale właśnie dialog, komunikowanie i porozumiewanie się z drugim człowiekiem. Na tym opierają się nasze relacje osobiste, na tym bardzo często opierają się nasze relacje zawodowe. Żeby dialog miał sens i był skuteczny, powinno się spełnić trzy jego najważniejsze warunki. Pierwszym z nich to cel. O celu już trochę mówiłam i zachęcam Was do powrotu do tego odcinka, ponieważ cel generalnie w komunikacji jest podstawą. Bez celu nie tylko w komunikacji, ale i w życiu daleko nie zajedziemy. Natomiast w komunikacji cel jest czymś szczególnym, dlatego warto zwrócić na to uwagę. To znaczy, musimy wiedzieć w zasadzie, po co coś robimy, jakie ma nam to przynieść korzyści, jakie działania chcemy wyzwolić swoim procesem komunikacyjnym, bo tym właśnie jest cel komunikacji. Druga rzecz, o której trzeba bardzo pamiętać, mówiąc o dialogu, to kwestia słuchania rozmówcy. Wydaje się dość oczywiste, że trzeba słuchać kogoś, z kim się rozmawia, ale to się tylko wydaje. Tak naprawdę zwróćcie uwagę, jak często różne konflikty, które dzieją się w komunikacji, wynikają właśnie z tego, że ktoś nas nie słucha albo nie słucha nas tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, co w domyśle znaczy tylko tyle, nikt nas nie rozumie. Zwróćcie uwagę, że ludzie często kłócąc się mówią do siebie wzajemnie, bo ty mnie w ogóle nie słuchasz. Na czym zatem polega to słuchanie? Słuchanie to nie tylko słyszenie, czyli ja słyszę, że ty coś do mnie mówisz i dekoduję słowa, to znaczy wiem, co znaczy słowo spacer, albo wiem, co znaczy słowo tak lub nie. Słuchanie takie aktywne to empatyczne staranie się, aby zrozumieć drugiego człowieka. To rozumienie jest koniecznością, jest warunkiem do tego, aby proces komunikacyjny mógł się zrealizować, ponieważ tylko i wyłącznie słuchając jesteśmy w stanie poznać drugą stronę, jej intencje, zamiary, często wartości, często w ogóle czegoś się o tej stronie dowiedzieć. A tylko kiedy znamy swojego współrozmówcę, jesteśmy w stanie dopasować do niego argumenty, rozmawiać z nim jego językiem tak, aby osiągać swój efekt, swój cel, o czym mówiłam chwilę wcześniej. Trzecią, najważniejszą zdawałoby się zasadą dobrego dialogu, ale w ogóle zasadą też dobrej i empatycznej komunikacji jest zasada win-win. Opisano tę zasadę w bardzo wielu książkach. Ja też chcę o niej powiedzieć, bo ona też jest taką rzeczą, bez której komunikować się skutecznie i dobrze nie da. Na czym to polega? Przecież można powiedzieć, jeżeli chcę coś załatwić, zrealizować swój cel, no to jak mam uznawać wygraną drugiej strony? Otóż tak, otóż w dobrym procesie komunikacyjnym to dwie strony mają poczucie zwycięstwa. To dwie strony mają poczucie, że to nie był zmarnowany czas, że był to czas cenny, że coś fajnego się zadziało, że coś ważnego się wydarzyło, że ten proces czemuś służył. Bo druga osoba, wchodząc z nami w dialog, również ma jakiś swój cel, którego przecież my oczywiście nie znamy. I być może będziemy w stanie doprowadzić do tego, żeby obydwa cele się zrealizowały. Wtedy proces komunikacyjny jest absolutną radością i absolutną wygraną dla obydwu stron. I na tym powinno nam zależeć. Oczywiście
Wiadomo, że trochę jesteśmy egoistami i zawsze stawiamy swoje cele ponad innymi. Natomiast jeżeli zaczniemy myśleć o perspektywie drugiego człowieka, o perspektywie odbiorcy, o tym, że będziemy robić wszystko, abyśmy oboje wyszli zwycięsko z tego spotkania, zobaczycie, jak zmieni się wasza komunikacja, zobaczycie, jak zmieni się wasze nastawienie, a przez to również efekty tego waszego procesu komunikacyjnego. Tego wam oczywiście życzę, trzymam za was kciuki. Tymczasem przypominam o subskrybowaniu kanału, zostawianiu komentarzy, zostawianiu lajków albo nie lajków i do zobaczenia w kolejnym odcinku.